narzędzie pomocowe dla wszystkich swoich członków, swojej historii, czyli plany odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią. Przeznaczono dla Polski 700 miliardów złotych. Ogłaszaliście to na setkach billboardów za setki tysięcy złotych publicznych pieniędzy. Obiecywaliście te pieniądze obywatelom, obiecywaliście te pieniądze samorządom, obiecywaliście te pieniądze przedsiębiorcom. Dzisiaj po to, żeby rządzić, po to, żeby mieć większość, chcecie pozbawić Polskę 700 miliardów złotych pieniędzy na odbudowę gospodarki w związku z kryzysem wywołanym pandemią. To jest skandaliczna polityka. Nie macie do tego prawa. To są pieniądze wszystkich obywateli. To nie są tylko pożyczki. To są też bezzwrotne granty. Po co obiecywaliście te pieniądze? Po co wieszaliście te billboardy? Za czyje pieniądze to zrobiliście? I pan dzisiaj mówi, że my możemy się nie ubiegać? To po co pan jest tam w tej Brukseli? Zarabia pan 140 tysięcy euro rocznie i pan dzisiaj mówi polskim firmom, mikro, małym firmom, że my mamy się nie ubiegać?